Hajnówka powstała w pierwszej połowie XVII wieku jako osada strażnika leśnego, a jej historia jest ściśle związana z ochroną Puszczy Białowieskiej i polowaniami królewskimi, które zapoczątkował Władysław Jagiełło, a przez wieki kontynuowali kolejni monarchowie Rzeczypospolitej. Puszcza była chroniona jako własność królewska, zaś szczególną opieką otoczono jej najcenniejsze fragmenty, których pilnie strzegli osocznicy. Ordynacją królewską w 1639 roku puszczę podzielono na trzy kwatery – Orzeszkowską, Fałowską i Dmitrowską. Określono ich granice i wyznaczono uroczyska z siedzibami osoczników. W kwaterze Orzeszkowskiej pojawiły się uroczyska Peryjewo, Judine Błota, Leśne, Kozi Pereskok, Skarbosławka, Sosnowa Sieć, Hajnowski Bór. Powstały na terenie obecnie należących do miasta. Niektóre dały nazwę jego dzielnicom. Uroczysko Skarbosławka, ulokowane nad rzeką o tej samej nazwie, na którym osadzono strażnika, by puszczy i zwierząt pilnował, dał początek miastu. Był nim Krzysztof Hajnów. Obecnie Hajnówka jest miastem powiatowym. Położona jest w niezwykle malowniczej południowo-wschodniej części województwa podlaskiego na skraju Puszczy Białowieskiej. W 2011 roku Hajnówka świętuje swój jubileusz – 60 lat praw miejskich. Hajnówka otoczona jest przyrodniczymi szlakami turystycznymi. Połączona siecią dróg z najbardziej odległymi puszczańskimi zakątkami jest doskonałym miejscem dla amatorów pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych po tajemniczych ostępach prastarej puszczy. Turystów, którzy odwiedzą Hajnówkę, zaprasza kolejka leśna na wyprawę przez puszczę, która pozostawia niezapomniane przeżycia. Na trasie do Topiła można obejrzeć z bliska las bagienny rezerwatu Głęboki Kąt. Podtopioną dolinę rzeki Leśnej, zarośniętą wysokimi tużycami, co tworzy przepiękny krajobraz, który zapada w pamięć. Prawa miejskie Hajnówka uzyskała z dniem 1 stycznia 1951 roku. W latach 1953-1975 była siedzibą powiatu. Od 1998 roku ponownie jest miastem powiatowym. Obecnie funkcję gospodarza miasta pełni burmistrz Jerzy Sirak. Dawny układ urbanistyczny z czasów burzliwego rozwoju zachował się tylko częściowo na osiedlach Czworaki, Żabia Górka, Chemiczna, Placówka, Gubernia. W ciągu 60-lecia miasto zmieniło swój wygląd. Powstały blokowe osiedla mieszkaniowe, przebudowano większość ulic, małe sklepiki zmieniły się w duże domy handlowe, markety. Do dziś dominującym pozostał przemysł związany z przeróbką drewna. Wiodący w okresie międzywojennym Tartak, obecnie spółka Forte, jest znanym producentem mebli na rynku krajowym. Hajnowskie przedsiębiorstwo suchej destylacji drewna, obecny Gryfskant, od lat wytwarza węgiel drzewny i aktywny. Powstałe w 1952 roku zakłady maszynowe Hamech, wyrabiające maszyny dla przemysłu drzewnego i leśnictwa, słynęły z suszarni komorowych. Uruchomiona w 1962 roku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jest znana z wysokiej jakości artykułów mleczarskich. Wiele firm, spółek i zakładów rzemieślniczych utrzymuje się z przeróbki drewna. Produkuje się wyroby z wikliny i galanterię drzewną. Przerabia runo leśne. Wyrabia się rękodzieło ze słomy, wikliny i brzozy, które można sprzedać na rynku
który znajduje się w centrum miasta. Tylko pozazdrościć takiego bazaru. Ale kasiarę liczysz, kurczę, w telewizji będzie. Ale. Olek, damy stówy. Tak, damy stówy do góry. Na kolanach stoi. W architekturze Hajnówki widoczna jest wielowyznaniowość. Z oddali widać sobór pod wezwaniem Świętej Trójcy. Jest jedną z największych świątyń prawosławnych w Polsce, zbudowaną według projektu profesora Aleksandra Grygorowicza z wykorzystaniem śmiałych sugestii profesora Jerzego Nowosielskiego. Wystrój wnętrz świątyni także jest dziełem znakomitych artystów. Ściany i sklepienia górnej świątyni pokrył freskami grecki ikonograf Dimitrios Andonopoulos. Cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra według projektu architekta Michała Bałasza ma niezwykły klimat z pięknym ikonostasem w wykonaniu artystów ukraińskich. Trzecią świątynią jest cerkiew świętego Jana Chrzciciela. Niezwykłym obiektem jest malutka cerkiewka w Puszczy Białowieskiej – Krynoczka. Pamięta czasy carskie. Została wzniesiona w 1848 roku obok źródełka Krynica. Woda z tego źródełka posiada cudowne właściwości i rokrocznie w czerwcu, w dniu zesłania Ducha Świętego, ściąga licznych pielgrzymów oczekujących uzdrowienia. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego opracował architekt warszawski Stanisław Marzyński. Ołtarze wykonywał hajnowianin, znakomity rzeźbiarz Franciszek Bołos. Na szczególną uwagę zasługują wysokiej klasy 28-głosowe, 19-wieczne zabytkowe organy. W 1995 roku utworzono drugą parafię pod wezwaniem świętego Cyryla i Metodego. Freski w nawie głównej kościoła malował malarz Jerzy Pasternak. Wizerunki świętych są dziełem hajnowskich artystów Henryka Kuratczyka, Zbigniewa Budyńskiego i Stanisława Żywolewskiego. Mniejszą grupę stanowią hajnowianie innych wyznań. Swoje kościoły mają w Hajnówce zielonoświątkowscy, baptyści i adwentyści Dnia Siódmego. Hajnówka to miasto, któremu można pozazdrościć ładnych dziewcząt i domów kultury. Wiodącą placówką jest Hajnowski Dom Kultury, który prowadzi działalność w zakresie upowszechniania muzyki, plastyki, tańca, teatru, fotografii, organizuje plenerowe imprezy masowe, prowadzi merytoryczną opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym, organizuje przeglądy, konkursy, festiwale. Muzeum Kultury Białoruskiej eksponuje stałe i czasowe wystawy mniejszości białoruskiej. Niezwykłą ekspozycją są zabytki kultury materialnej Podlasia. Zaskakują różnorodnością eksponatów wystawy etnograficzne wsi podlaskiej Zanim chleb położono na stole, Dzień za dniem. Muzeum organizuje wystawy sztuki współczesnej, koncerty, muzyka bez zastrzeżeń, festyny, kultura na schodach muzeum, i tam żywoć ludzi. Funkcjonuje tu biblioteka z bogatym zasobem książek w języku białoruskim. Jednym z inicjatorów i budowniczym muzeum był białoruski działacz społeczny Konstanty Mojsienia. Muzeum rokrocznie odwiedza kilkanaście tysięcy turystów z Polski i całego świata. Biblioteka publiczna w 1991 roku jako pierwsza z miejskich bibliotek w województwie wprowadziła komputerowy system obsługi czytelnika.
Zasób biblioteczny to 80-tysięczny księgozbiór, czasopisma bieżące i oprawne, zbiory specjalne i kolekcja regionalna. Dokumenty, fotografie ilustrujące historię miasta i regionu. Z biblioteki rokrocznie korzysta 4,5 tysiąca osób, co stanowi 20% mieszkańców miasta. Odbywają się tu spotkania autorskie, wystawy, promocje książek, wykłady naukowe oraz konkursy. Regionalne Centrum Promocji Regionu Czerlonka powstało jako stowarzyszenie w 1999 roku. Siedziba Czerlonki mieści się na terenie dawnego uroczyska Skarbosławka i Straży Hajnowskiej w budynku byłego przystanku kolejowego, który pełnił funkcję stacji kolejowej w śródleśnej osadzie Czerlonka. Obiekt jest zachowanym przykładem miejscowej sztuki ciesielskiej pierwszej połowy XX wieku. Centrum Promocji Regionu jest niezależnym ośrodkiem animacji życia kulturalnego i społecznego. Będąc w Hajnówce, warto zapukać do drzwi tutejszego kowala, który oprowadzi po Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, które powstało na bazie rodzinnej kuźni Mierzwińskich z 1927 roku. Eksponatami muzeum są narzędzia, wyroby i urządzenia kowalskie, wyroby kowalstwa artystycznego, dawne maszyny i urządzenia rolnicze. Można też tu syna zostawić na 3 lata, by poznał tajniki kowalstwa i ogłady się nauczył. W Hajnówce każdy może zostać Gulliverem. Wystarczy odwiedzić Park Miniatur Zabytków Podlasia, który powstał z myślą ukazania piękna zabytkowej architektury województwa podlaskiego. Można podziwiać z bliska charakterystyczną dla tego regionu architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace i tym podobne. Wszystkie miniatury zostały wykonane w skali 1 do 25. Wystawy eksponujące malarstwo, rysunek, fotografię artystyczną i współczesną sztukę użytkową można zwiedzać w Galerii Hajno w Muzeum Kultury Białoruskiej i Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Galerie promują twórczość hajnowskiego środowiska artystycznego. Od niedawna kusi klimatem i piękną ekspozycją Galeria Sztuki Współczesnej Ławeczka. Eksponuje dzieła sztuki i prowadzi ich sprzedaż. W Hajnówce są ludzie z inicjatywą. Dowodem na to jest trzeci festiwal muzyki rockowej Rokowisko Hajnówka. Festiwal powstał z inicjatywy kilku hajnowskich zapaleńców pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki. Festiwal powrócił do klimatu sprzed kilkunastu lat, kiedy rock w Hajnówce był na fali. Festiwal Rokowisko Hajnówka jest alternatywą dla licznych w regionie imprez komercyjnych, piknikowych. Na festiwalu dominuje muzyka rockowa w szerokim tego słowa znaczeniu. Wielkim powodzeniem w Hajnówce cieszą się imprezy takie jak Jarmark Żubra, który jest prezentacją transgranicznej kultury regionalnej, folkloru i kulturowego dziedzictwa euroregionu Puszcza Białowieska. W Hajnówce od wielu lat odbywa się finał ogólnopolskiego konkursu piosenki Przebojem na antenę, który prowadzi Radio Białystok. Rokrocznie ciekawy program proponuje piknik rodzinny, festyn Krynoczka, Jesień barwy.
Bazę sportowo-rekreacyjną w Chajmówce stanowi zespół obiektów ośrodka sportu i rekreacji, w którego skład wchodzą boisko do piłki nożnej, bieżnia żużlowa, boisko do piłki plażowej, basen otwarty. W Chajmówce są boiska Orlik, skatepark. Do stałych imprez sportowo-rekreacyjnych należą półmaraton hajnowski, hajnowska dwunastka, hajnówka biega, rajdy rowerowe po Puszczy Białowieskiej oraz otwarte mistrzostwa miasta w tenisie ziemnym. Po całodniowej wycieczce po Puszczy Białowieskiej miasto zaprasza do Parku Wodnego, który jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w województwie podlaskim. Park Wodny proponuje masaże wałeczkowe, przeciwprądy, gejzer podwodny, sztuczną rzekę, masaże karku oraz masaże ścienne. Podstawą działania Parku Wodnego jest kreowanie mody na pływanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.